wieczoru chcemy zaproponować taki, nawet nie pokaz, to jest jak gdyby prezentacja wybranych modeli z kolekcji naszej najnowszej, czyli wiosna-lato Caterina, na 9 pięknych młodych aktorkach. Tym gwiazdą wieczoru będzie Wojciech Konikiewicz i jego trio. Będzie również występ grupy Me, Myself and I. Dzisiejszego wieczoru przedstawimy bardzo niezwykłą suknię. Suknię, która została wykonana techniką, jaką robi się wielkie suknie od couture. Wszystko w tej sukni jest ręcznie robione. Koronka naszywana ręcznie na spód. Suknia została pokryta 14 000 kryształów Swarowskiego. Jest suknią przepiękną, niezwykłą i mam nadzieję, że dostanie się w ręce bardzo niezwykłej i pięknej kobiety. Suknia ta zostanie przeznaczona na licytację i my przekazujemy ją pani Agacie Młynarskiej, która współpracuje z fundacją Rock'n'Roll. Idea jest taka, że piękna suknia przeznaczona dla pięknej kobiety ma pomóc kobietom w tragediach, jakie je spotykają, i mamy nadzieję, że tą naszą maleńką cegiełką przyczynimy się do tego, że możemy innym kobietom pomóc, a może i sobie samym. Pomysł jest pani Małgorzaty Bulikowskiej, a ja zrealizowałam właściwie jej wizję. I jest to ciekawe doświadczenie o tyle, że pracuję w firmie Caterina już chyba 6 lat, ale to jest pierwsze takie działanie rzeczywiście unikatowe. Ja jestem absolutnie zachwycona i powalona tą kreacją i tutaj westchnienia moim nie było końca, jak zobaczyłam tą suknię. Jest przepiękna, jest naprawdę, no, można powiedzieć, godna czerwonego dywanu w Hollywood. Wydaje mi się, że tak przesłoniła mi ta główna kreacja i inne kreacje. Oczywiście kobiety i aktorki wyglądały przepięknie, pokazały, że są prawdziwymi kobietami, ale główna kreacja wieczoru, bohaterka wieczoru, to takie trochę marzenie dla nas kobiet, żeby założyć taką suknię na chociażby jedyny raz i gdzieś to zachować, to wspomnienie. Jest bardzo piękna i na pewno kobieta, która kupiłaby czy kupi tę suknię, zrobi wspaniałą rzecz, bo zasili konto fantastycznego, szczytnego celu, a ponadto jeśli będzie mogła się w nią bić, to myślę, że każdy bal, każda wieczorna impreza będzie po prostu, ona będzie błyszczała na tej scenie. Co ja mogę sądzić o tej licytacji, skoro mam w tym także swój udział, bo zostałam do tego zaproszona. Ja uważam, że to jest coś wspaniałego. Przede wszystkim dla mnie ogromny zaszczyt, że spotkałam się z tak ogromnym zaufaniem, że mogłam wybrać cel charytatywny, na który to ma być przekazane. No i że się udało to wszystko razem tak pięknie zrobić, że dla Magdy Prokopowicz i Fundacji Rock'n'Roll mamy suknię, która jest symbolem jej urody, jej kobiecości. Podoba mi się takie łączenie piękna właśnie tej sukni z pięknem takim zagrożonym trochę w cudzysłowie, z pięknem kobiety właśnie, która cierpi na chorobę nowotworową i wiemy, pewnie łatwo jest sobie wyobrazić, że kobieta w takim momencie, kiedy choruje na raka, no traci tą swoją kobiecość powierzchownie i też myślę, że bardzo ważne są takie inicjatywy, żeby motywować kobiety właśnie do dbania o siebie, do szukania tej kobiecości właśnie wtedy, kiedy tracimy włosy. Czasami jest to związane również z mastektomią, czyli z operacjami, z chemioterapiami, właśnie z radioterapiami. Czyli wszystko to, co jest negatywne, myślę, że możemy dzięki takim inicjatywom przekuć w coś bardzo pozytywnego. Myślę, że dzisiaj jest naprawdę miła, sympatyczna i fajna impreza. Miałyśmy przesympatyczny występ z dziewczynami. Dobrze się jeszcze przy tym na dodatek bawiłyśmy. Mam nadzieję, że nasz nastrój z kuluarów i z samego pokazu dzieli się również i gościom tutaj. Ja już któryś raz z kolei biorę udział w pokazie i zawsze to jest dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. Przede wszystkim rozumiem modelki, że mają strasznie ciężką pracę. Może tego nie widać dzięki makijażowi bardzo intensywnemu, ale ja jestem potwornie zmęczona. I to jest zmęczenie zupełnie inne niż w zawodzie aktora. Jesteśmy tu kilka godzin stylizowani, robieni, ubierani, potem próby, potem oczekiwanie na krótki, praktycznie sekundowe przejście, prawda? No było to trochę stresujące doświadczenie dla mnie, ponieważ chodziłam pierwszy raz tak naprawdę i w szpilkach 11 cm nie jestem przyzwyczajona, no 8 to jeszcze, ale 11 to było, ale w porządku, myślę, że było całkiem fajnie.